Dzisiaj naprawdę jest piękny dzień, słoneczny, ale też mamy gości z Niemiec, są to przedstawiciele Krzyża Maltańskiego, którzy współpracują z naszą jednostką od 11 lat. Przyjechali tutaj 11 lat temu i ta współpraca miała być okazjonalna, jednorazowa. Tak wygląda ta współpraca z panią dyrektor Grebel i z placówką, że jest ona owocna do dzisiaj. Panowie wspierają naszą placówkę, ale też i mieszkańców powiatu włoskiego, przekazując wózki inwalidzkie, balkoniki, sprzęt rehabilitacyjny, odzież dla osób potrzebujących. Pierwsze spotkanie, wizyta w szkole, wizyta studyjna przedstawiciela Zakonu Rycerzy Maltańskich. Przepytanie, sprawdzenie, jakie są potrzeby, ale również bardzo baczni panowie obserwowali, jak pracujemy, w jaki sposób mówimy o naszych dzieciach. No i zaoferowali nam pomoc, pomoc jednorazową, tak jak wspomniał pan starosta. Ta pomoc jednorazowa trwa 11 lat, dwa razy do roku średnio spotykamy się. Panowie zgodnie z naszymi życzeniami, zgodnie z naszymi potrzebami udzielają nam pomocy. To przede wszystkim, tak jak już wcześniej pan starosta wspomniał, sprzęt rehabilitacyjny, czyli wózki, chodziki, ale również dzięki dobrej współpracy z firmą produkującą farby. Co roku dostawaliśmy bardzo dużo farb malarskich, dzięki czemu na przykład szkoła na Persorusza co roku jest malowana. Wszystkie pomieszczenia z korytarzami łącznie są odnawiane, że jest świeża szkoła zawsze na przyjęcie dzieci. Również otrzymaliśmy pomoc na przykład w otrzymaniu nowej pościeli do internatu, jak również dosyć duży zaszczyt wyposażenia sprzęt sportowy i rehabilitacyjny. Tak jak określili nauczyciele pracujący w szkole przy ulicy Persorusza, taki sprzęt dostaliśmy. Chcę powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo dobry jakościowo sprzęt, bardzo wspierający proces dydaktyczny, ale również terapię. Jako ciekawostkę powiem, że dzięki uprzejmości panów między innymi mamy malutki plac dostosowany do dzieci mających trudności w poruszaniu się. Jest to plac tartanowy z grubym tartanem, także dzieci, które mają problemy z poruszaniem się, mogą tam spokojnie biegać i bawić się bez obaw, że będzie jakaś krzywda. Die Malteser aus Münster haben von einem Malteser Ritter mal gesagt bekommen, in Glogau gibt es eine Schule, kümmert euch mal. Und aus diesem Kümmern ist heute 11 Jahre und wir tun das gerne, weil wir hier den Kindern helfen können. Nur der Ritter hat damals nicht gesagt, wie das bezahlt werden soll, aber das haben wir glücklicherweise gelöst. Und wir sorgen dafür, dass die Dinge, die von der Schule benötigt werden, die wir vorher auch absprechen, wir versuchen zu bekommen. Pan Jurgenowi powiedział, że praca, nasza współpraca zaczęła się w ten sposób, że pewnego razu pewien rycerz maltański w Münster powiedział, w Głogowie jest pewna szkoła, której trzeba pomóc. Zróbcie to. Tylko ten pan rycerz nie powiedział, jak mamy to finansować, tą pomoc dla naszej szkoły. Ale z czasem Jürgen i Heinrich wypracowali sobie pewne metody właśnie współpracy z naszą szkołą. Ta współpraca polega na tym, że każda pomoc, którą otrzymujemy właśnie od naszych przyjaciół z Niemiec, jest to pomoc, która wcześniej jest przedyskutowana też z dyrekcją, z nauczycielami, jak ona ma wyglądać. Czyli po prostu otrzymujemy od nich to, czego w danym momencie potrzebujemy. Pomoc ogólną, wiąże się ona też z pomocą dla diecezji, na przykład ostatnio była to pomoc dla Caritasu. Była to pomoc dla diecezji koszelińskiej. Panowie poszli kiedyś do kościoła i usiedli na ławkach i stwierdzili, że są tak niewygodne, że coś może im wejść w wiadomą część ciała. Tłumaczę, jak pan mówi. Dlatego też postanowili postarać się o nowe ławki dla diecezji koszelińskiej.
dziękuję za pomoc, jaką udzielaliście przez tak wiele lat. Vielen, vielen Dank für die Hilfe, die ihr uns geleistet habt für einen so langen Zeit. Serdecznie zapraszam do Głogowa na dłuższą wizytę, abyśmy mogli pokazać piękno naszej ziemi głogowskiej, również zakłady, które są w naszym pobliżu. Wir laden euch sehr herzlich ein, in Głogów, dass ihr das Stadt besser kennenlernt. Und zum Beispiel die Hütte, die Głogów, die ihr von Głogów ist. Myślę, że dzieci i rodziny tego są przekonane, co do naszego terenu są wdzięczne za pomoc okazaną dzięki Panom. Die Kinder und Familien sind bestimmt sehr dankbar für eure Hilfe, die ihr für die Kinder leistet. A z uwagi na to, że zobaczymy się dopiero w przyszłym roku, życzę wesołych świąt, wszystkiego najlepszego w nowym roku.